W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry panie naczelniku, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie naczelniku, jak się ma transport publiczny w mieście Opole? Już 9 miesięcy żyjemy z koronawirusem i to na pewno się odbiło na kondycji finansowej. Tak, na kondycji finansowej mocno się odbiło. Odbiło się też na kondycji ilości pasażerów przewożonych. To nas najbardziej martwi, bo cały trend, który udało się uzyskać w zeszłym roku, wzrost liczby pasażerów, otwarcie kanału sprzedaży, to w tej chwili niestety troszkę spadło i to jest bardzo martwiące. Miało być bardzo dobrze, a tu wręcz przeciwnie jest dołek. Tak, dokładnie. No, w szczycie pierwszej fali pandemii mieliśmy spadek rzędu prawie 80% sprzedaży, to jest takie z normalnego miesiąca, czyli 20%, nieco ponad 20% sprzedaży takiej normalnej. Mhm. W tej chwili jest trochę lepiej. We wrześniu ta sprzedaż wzrosła, ona mniej więcej oscylowała w okolicach 80% normalnej sprzedaży, a teraz znowu spada i w tej chwili jesteśmy na takim poziomie 60% mniej więcej sprzedaży normalnego miesiąca, czyli zostaje 40%. I to wygląda, że niestety będzie jeszcze spadać, bo skutki są zwykle troszeczkę opóźnione w czasie, tak się rolują. No to bardzo niestabilna sytuacja. Trzeba chyba też dołożyć trochę pieniędzy do funkcjonowania transportu. Tak, generalnie transport jest dotowany zawsze. W takim maksymalnym okresie no to mniej więcej 50% kosztów pokrywają wpływy, drugie 50% jest finansowane z budżetu samorządu. Czy to opolskiego, czy to ogólnie w kraju są podobne procenty. Mhm. Także w tej chwili no, w związku z tym, że jest jeszcze mniej pasażerów, my dokładamy jeszcze więcej jako samorząd. I no tutaj niestety musimy reagować i pewne ograniczenia, jak Państwo wiecie, wprowadziliśmy w rozkładach jazdy. To jeśli normalnie jest 50 na 50, to w tych czasach nienormalnych, jak to wygląda? No w granicach 80%. A no właśnie, 80%. A gdybyśmy to przeliczyli na kwoty, to jak to jest? Gdybyśmy to przeliczyli na kwoty, to rocznie dopłacamy około 50 milionów do funkcjonowania transportu zbiorowego, czyli miesięcznie to będzie około 5-6 milionów, także no w tej chwili to jeszcze są większe kwoty. My staramy się zejść z kosztów, prawda? Także ograniczając rozkłady jazdy, schodzimy z kosztów. No ale też zmiany w cenniku się pojawiły. Tak, zmiany w cenniku wejdą w życie w styczniu. No to też jest ruch związany z tym, żeby przeciwdziałać pandemii, ale przede wszystkim, żeby uporządkować taryfę. To nie jest taka zwykła podwyżka, to jest, ja się śmiałem, podwyżka, obniżka, ponieważ no, wiele pasażerów, właśnie szczególnie dzieci, młodzież, ucząca się w naszych szkołach, emeryci, renciści, zapłacą mniej, ponieważ zrównujemy ulgi. Ulgi do tej pory były dwie ulgi, czyli ulga ustawowa 50%, która była dla studentów, oraz ulga nasza gminna, i ona była niższa. Ona wynosiła tylko 40%. W tej chwili będzie wynosiła 50%, także wszystkie te osoby mimo podwyżki zapłacą mniej. To jest główny powód wprowadzenia tej regulacji. To było to, żeby było mniej błędów, żeby ta taryfa była czytelna, żeby osoba podchodząca do biletomatu, który się nie zapyta, czy na pewno pani chce kupić ulgowy ustawowy, czy ulgowy, ulgowy studencki, żeby to było prostsze. No, na tym polu, w związku z tym, że są maszyny, dochodziło bardzo często do błędów, no i niestety karania mandatów, także tutaj te regulacje są, mają plus i minus. Oczywiście pasażer za normalny bilet zapłaci 3 zł, czyli trochę więcej niż dotychczas. W tej chwili płaci 2,60 kupując w kiosku. 3 zł kosztowało zawsze u kierowcy, a dokładnie, normalnie gdzieś tam kupowane, czy to w kiosku, czy w biletomacie 2,60, no teraz się to zmieni. A u kierowcy już nie kupujemy. Tak.
U kierowcy w tej chwili nie kupujemy ze względu na pandemię. Tak? Mm-hmm. Nie ma tego, nie ma być kontaktu, jest strefa wyłączona. No ale jeśli się to wszystko skończy, to prawdopodobnie wrócimy do sprzedaży biletów kierowcy, ale będą to tylko i wyłącznie bilety dobowe. To jest zastrzeżenie, że w biletomacie można kupić wszystkie bilety, a już jak ktoś koniecznie musi kupić u kierowcy, to będzie mógł kupić tylko bilet, przepraszam, nie dobowy, tylko 12-godzinny, czyli taki bilet, który raz kupisz i 2-3 razy nie będziesz zawracał kierowcy. A nie można tego wprowadzić do biletomatu? Można, oczywiście w biletomacie można kupić dobowy bilet. My będziemy tą decyzję podejmować w przyszłości, jak się skończy pandemia, czy będziemy wracać do sprzedaży u kierowcy, czy nie. Bo docelowo tak też miało być, żeby kierowcę odciążyć, prawda? Bo to sprzedawanie biletów też wydłuża trasę, wszystko się przeciąga. No i oczywiście kierowca jest troszkę rozproszony, prawda? Kiedy no, już musi ruszyć, a jeszcze wydaje pieniądze. Tak, tak, dokładnie. No to ten, że tak powiem, plan awaryjny, ten bilet ostatniej szansy, tak to potocznie nazywamy, czyli kupowany u kierowcy, no ma ten atut, że można za niego zapłacić gotówką. Biletomacie mobilnym w autobusie nie można, więc te osoby, które nie mają karty, no tutaj miałyby tą szansę jeszcze zakupu. Panie naczelniku, a będą jeszcze jakieś dodatkowe zmiany w cenniku, czy na razie się trzymamy tego, co będzie w styczniu i potem zobaczymy? Na razie się trzymamy tego, co jest w styczniu. Żadnych planów dalszych, dalekosiężnych, jeśli chodzi o kolejne ruchy, nie mamy. Ta regulacja porządkuje cennik, pasażerowie się muszą do niego przyzwyczaić. Tam są też takie atuty w tym bilecie jednorazowym, o tym nie powiedziałem, że ten bilet jest też biletem przesiadkowym, czyli możemy kupić, skasować go w kasowniku i jechać jednym autobusem do końca kursu, czy to będzie 40 minut, czy pół godziny, czy godzina, czyli do końca kursu możemy sobie na tym bileciku przejechać. Natomiast mamy jeszcze taki atut pod tytułem możliwość przesiadki w ciągu 45 minut. Czyli jeżeli jedziemy na przykład 10 minut jakimś autobusem, wysiadamy, mamy konieczność przesiadki, przesiadamy się do drugiego autobusu i w tym czasie 45 minut, licząc ten czas oczekiwania na przesiadkę, możemy jechać. To mamy na celu zachęcenie tych pasażerów, którzy nie mieli bezpośrednich połączeń i kupowanie dwóch biletów za 2,65 zł to było dla nich za dużo. W tej chwili będę mógł kupić jeden bilet za 3 zł i on będzie miał ten atut. A to takie udogodnienie, to ja rozumiem. Już nawet można zapłacić te 3 zł. No to jest przydatne. Dokładnie. Panie naczelniku, zapytam jeszcze tak. Czy w Opolu pojawią się elektrobusy? Tak, pojawią się elektrobusy. Przetarg niestety pierwszy, mieliśmy tylko jedną ofertę, musieliśmy unieważnić. Niebawem, myślę, że w grudniu rozpiszemy kolejny przetarg na 5 autobusów elektrycznych oraz stacje ładowania na ulicy Pruszkowskiej przy Politechnice Opolskiej. To jest taka stacja ładowania z odwróconym pantografem, gdzie ten pantograf, taki jak znamy z kolei czy z tramwaju, będzie opuszczał się na dach autobusu. Będą też ładowarki z NZK. To jest projekt dofinansowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie na elektryfikację konkretnej linii. Tam były takie założenia, linii 25. No ale nie ukrywam, że... 25 to ta najdłuższa, która chyba najwięcej przystanków odwiedza, powiedzmy. Tak, to znaczy to jest taka linia okulna, która obierze cały ZWM, daje możliwość dojazdu na Katowicką, taka była do szpitala, taka była jej idea. W tej chwili w związku z remontem tam troszkę inaczej ona kursuje, ale generalnie trasę ma stałą właśnie wpisaną w projekty unijne. Czyli w grudniu ma być nowy przetarg, tak, ogłoszony. Teraz wpłynęła jedna oferta, ale państwo unieważnili ten przetarg. A dlaczego? Zbyt duża była cena producenta? Tak, kwota przekraczała kwotę zarezerwowaną w budżecie w tym zakresie. No i zdecydowano, żeby ten przetarg unieważnić. Zmienimy troszkę parametry przetargu po to, żeby dać szansę jakby innym producentom dołączenia do konkurencji i mamy nadzieję, że cena będzie bardziej lepsza. A ile mamy na to pieniędzy, panie naczelniku, na tych 5 autobusów, na te stacje i tak dalej?
18 milionów bodajże. No teraz są też takie czasy trudne, że budżet no niestety ucierpiał przez koronawirusa, więc chyba każdy grosz liczymy, ale będziemy musieli jakoś odchudzać ten projekt, czy pozostawiamy i dajemy szansę innym producentom? Dużo nie zmieniamy, to są tylko niuanse, tylko tu chodzi o parametry techniczne, które będą dawały możliwość chociażby zastosowania innej baterii. Tutaj mamy taką może troszkę rąbka tajemnicy odsłaniam, ale tutaj mamy takie plany, żeby to zmienić. Ale tu trzeba pamiętać, jeśli chodzi o pieniądze, bo faktycznie jest sucho, natomiast to jest projekt dofinansowany w 85%. Także tutaj ten budżet tak naprawdę miasta aż tak bardzo nie odczuwa tego zakupu. To są nasze możliwości w zakupach właśnie tych dofinansowanych. No, trzeba z nich skorzystać. Mhm. W styczniu będzie kolejny nabór i też już planujemy to, żeby startować, żeby z jakimś do NFOŚ-u, z jakimś projektem się pojawić. Także tutaj te zakupy nie kończą się na tych 5 sztukach. Czyli będzie więcej jeszcze w styczniu, tak? To znaczy więcej, w styczniu jeszcze nie będzie więcej. W styczniu będziemy chcieli ubiegać się o pieniądze, ale jak rozumiem na kolejne elektrobusy. Kolejny elektrobus, tak, dokładnie. To jest program, który rusza w styczniu i tam są premiowane wszystkie zakupy związane właśnie z alternatywnymi napędami, bo nie tylko elektryczne, ale również autobusy zasilane gazem ziemnym, trolejbusy, tramwaje, autobusy wodorowe, no, których jeszcze na rynku nie mamy, ale właśnie z tej strony i puli się znajdują. Także tutaj też nie zasypiamy i cały czas walczymy właśnie z możliwością pozyskania środków finansowych. Tam też jest duże dofinansowanie. Są plany. Panie naczelniku, wrócimy do tej rozmowy w takim razie za jakiś czas i zobaczymy, jak sprawa wygląda. Dziękuję serdecznie. Słuchaczom przypominam, że był z nami pan Tomasz Zawadzki, naczelnik Wydziału Transportu w Urzędzie Miasta Opola. Dziękuję. Dużo zdrowia.